Polsce mówimy o bezpieczeństwie przy korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych, to mówimy o wiedzy, mówimy o kompetencjach. Ja bym dodał jeszcze trzeci bardzo ważny komponent. Bezpieczeństwo to stan ducha. Bezpieczeństwo to nieustanne zastanawianie się nad tym, co robię, jak działają te technologie, czy one są dla mnie bezpieczne, czy niebezpieczne, kto ma dostęp do moich danych, kto patrzy na to, co robię, jak to jest weryfikowane, czy komunikacja jest zabezpieczona. Kompetencje internetowe, umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu jest niezwykle ważna, szczególnie wśród ludzi młodych. Uczniowie, młodzież niezwykle często korzysta z najróżniejszych komunikatorów, natomiast nie zawsze ze świadomością właśnie bezpieczeństwa. Kiedy młodzież podłączona jest cały czas do komórki, do komputera, dość ważne jest o to, żebyśmy dbali o nasze bezpieczeństwo w internecie, o to, żebyśmy dbali o to, co udostępniamy, o to, żebyśmy dbali o nasze dane. Wydaje mi się, że czasami rodzice nie zdają sobie sprawy, jakie zagrożenia czekają dzieci, które dostają coraz to nowy sprzęt, nowe oprogramowanie. Cybernauzji, kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci, to projekt Fundacji Nowoczesna Polska, który realizujemy we współpracy z Kolegium Civitas od grudnia 2015 roku i będziemy realizować do końca grudnia 2018 roku. I Fundacja Nowoczesna Polska uruchomiła projekt Cybernauci. Nie dlatego, że nam brakuje jakoś tak bardzo kompetencji czy wiedzy, bo tą wiedzę my chyba gdzieś tam nawet mamy, natomiast najczęściej jej nie stosujemy. Zależy nam na wzmocnieniu kompetencji w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci wszystkich grup, które stanowią społeczność szkolną, to znaczy zarówno uczniów i uczennic szkół wszystkich poziomów, od szkół podstawowych po szkoły ponadgimnazjalne, ale także nauczycieli i nauczycielek i rodziców, dlatego że wychodzimy z założenia, że właśnie docierając do wszystkich grup i do całych społeczności szkolnych, te kompetencje mogą w pełni się rozwijać i być wzmacniane. Na Cybernautach, na otwarciu inauguracyjnym prowadzę grupę, z którą zastanawiam się nad tym, jakie konsekwencje wynikają z tego, że na Facebooku, na swoim profilu udostępniamy bardzo dużo informacji. Razem z moją grupą uczestników zajmujemy się portalami społecznościowymi, czyli czymś, co jest bardzo popularne wśród młodych ludzi, ale zajmujemy się z nieco innej perspektywy, czyli staliśmy się tak jakby właścicielami nowego portalu. Ja dzisiaj na przykład ze swoją grupą rozmawiałem o kwestiach bankowości elektronicznej. Temat bardzo ważny, bo niektórzy już z młodych ludzi mają swoje konta w internecie, mają karty do tych kont, dokonują różnych operacji przez internet. Wspólnie tutaj z grupą zajęliśmy się Facebookiem, a dokładnie profilami facebookowymi. Próbowaliśmy ustalić i przejrzeć profile facebookowe wybranych osób od tych takich najbardziej widocznych profili, gdzie mamy typowych ekshibicjonistów internetowych, którzy udostępniają, co dostali, gdzie byli, z kim się zadają, z kim się bawią, poprzez osoby takie zamknięte, które starają się nie udostępniać o sobie nic. Bardzo fajnie pracuje się z młodzieżą przede wszystkim. Mogłam się bardzo dużo od nich nauczyć, takiej otwartości i kreatywności. Moim zdaniem największym zagrożeniem w internecie jest dodawanie do znajomych osób, których nie znamy. I ponieważ te osoby mogą być dla nas niebezpieczne, mogą nas szpiegować, co w dzisiejszych czasach nie jest trudne z powodu na to, co na przykład dodajemy na Facebooku. Staram się bardzo mocno odwoływać do ich doświadczeń, do tego, co oni robią w szkole, jakie są konsekwencje dla nich, co jakby ich może spotkać, kiedy tak bardzo się obnażają w internecie i piszą tak naprawdę wszystko o tym, co robią. Sprawdziła się chyba taka najstarsza prawda hakerska, która jest znana od 20 lat, że najsłabszym ogniwem w internecie i w zabezpieczeniach jest i zawsze będzie człowiek, bo człowiek niestety odpowiednio podpytany, odpowiednio z takim odpowiednim podejściem może zdradzić informacje o nas, których byśmy sami zdradzić nie chcieli. Thank you.
powodem tego, że instaluje się takie oprogramowanie, jest niewiedza użytkownika, wynikająca z tego, że należy przeczytać to, co się wyświetla na ekranie. A jeśli klika się wszystko OK, no bo chce się jak najszybciej zainstalować dane oprogramowanie, to się okazuje, że tam był taki ptaszek i było zaznaczone, że dodatkowo nam się zmienia przeglądarka i w ogóle instaluje się jakieś inne oprogramowanie, tak? Trzeba uważać na to. To jest do przezwyciężenia wtedy, kiedy się wie, jak zachować się, jak operować oprogramowaniem przy instalacji. Rzecznik Praw Dziecka w 2014 roku przeprowadził badania ogólnopolskie, zlecił takie badania na dużej grupie uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod tytułem Nastolatki wobec internetu. Z tych badań wynika, że średnio każde dziecko korzysta z internetu dziennie 3 godziny i 40 minut. Cyberprzestrzeń jest czymś fascynującym, jest to zjawisko fascynujące. Można nieco patetycznie powiedzieć, że to jest zjawisko, które pokazuje potęgę umysłu. Ale jest to też zjawisko, które stawia przed nami pewne pytania. Pytania o to, jak wykorzystać potencjał możliwości, które ono daje, jak i również pytania, jak poradzić sobie z zagrożeniami. Mówimy tu o różnych rodzajach niebezpieczeństw, o takich mocno zinstytucjonalizowanych, albo i mniej, ale dużych atakach hakerskich, cyberprzestępczości, cyberterroryzmie, ale zwykłych przestępstwach, złodziejstwie. To, co przez najbliższe 3 lata uda nam się zrobić wspólnie z Wami, żeby potem stało się standardem we wszystkich szkołach w Polsce, żeby wszyscy mogli te kompetencje cyfrowe podnosić w najlepszy możliwy sposób. Nowe technologie nie są tylko zabawą, tylko że rzeczywiście mogą służyć do tego, żeby zmieniać rzeczywistość, żeby zmieniać społeczeństwo, żeby kształtować opinię. Aby zgłosić szkołę do udziału w projekcie, wystarczy wejść na naszą stronę cybernauci.edu.pl i w zakładce Zgłoś szkołę wypełnić formularz zgłoszeniowy. Chcemy spowodować, żeby dzieci, młodzież i dorośli zaczęli myśleć o bezpieczeństwie, kiedy korzystają z technologii.